Przed mikrofonem Roch Siciński, minęła godzina 18, a więc czas na kolejny odcinek naszego koncertowego cyklu jazz.pl. Witam serdecznie publiczność zgromadzoną w studiu S3 w Warszawie. Dzień dobry Państwu. Kłaniam się radiosłuchaczom, a także wszystkim tym z Państwa, którzy oglądają nas w internecie. I to, czy oglądają dziś, czy za tydzień, czy za rok, bo przypomnę, że wszystkie koncerty z naszego cyklu pozostają na kanale YouTube programu Drugiego Polskiego Radia. Zachęcamy, by raz na jakiś czas tam wejść, kliknąć i przenieść się w czasie. Dziś przed nami połączenie sił w studiu S3 Polskiego Radia, czyli trio Immortal Onion i Michał Jan. Trzonem tego zespołu, jak Państwo podejrzewają, jest właśnie trio Immortal Onion, złożone z bardzo młodych artystów: Ziemowit Klimek, Tomir Śpiołek, Wojtek Warmijak ze środowiska trójmiejskiego. Trio, które od początku swojej muzycznej drogi stara się wypracować oryginalny, indywidualny, niepowtarzalny język muzyczny. Jak to mają w naturze młodzi artyści, i to nie jest żadne zaskoczenie, negują, kontestują to, co dzieje się na zastałej przez nich scenie mainstreamowej, to, co dzieje się w głównym nurcie. Mówię, że to nie jest zaskoczenie, bo tak robiły generacje, robią i będą robić, i także dzisiejsi seniorzy, kiedy byli młodzi, też tak robili. Ale można kontestować dla samego kontestowania, a można zaproponować coś nowego, zaproponować coś zupełnie świeżego, czasem nawet odkrywczego. Są dowody na to, iż Immortal Onion mieszczą się w tej drugiej kategorii. Przynajmniej dwa dowody, dwie ich pierwsze płyty. Ale dziś posłuchamy materiału z płyty numer 3, albumu Screens, który został nagrany w towarzystwie Michała Jana Ciesielskiego, saksofonisty bardziej doświadczonego na scenie muzycznej w naszym kraju, starszego o ponad 10 lat od swoich kolegów, ale artysty, który pojawiając się w tym zespole z własnymi kompozycjami, czyli poniekąd w roli lidera, bardzo szybko odnalazł wspólny język z Immortal Onion. Być może Państwo wiedzą, jak to brzmi. Graliśmy płytę Screens w dwójce w tym tygodniu. Jeśli nie, to zazdroszczę, bo za chwilę się Państwo o tym przekonają. Ale to kontestowanie obecnego głównego nurtu, mainstreamu, patrzenie na niego z przymrużeniem oka, to coś, co jest bardzo, bardzo wartościowe nie tylko dla muzyków, ale też dla słuchaczy. Pozwala nam stanąć z boku i z tej perspektywy przyjrzeć się zarówno młodej generacji, jak i temu, co na co dzień dzieje się na polskiej scenie. Do przyjęcia takiej perspektywy dziś Państwa zachęcamy w cyklu jazz.pl. Zanim płyta Screens, rzecz jasna, Dunka Mykoły Łysenki. A na scenę już zapraszam trio Immortal Onion i Michała Jana. Duże brawa.
Dobry wieczór Państwu. Dobry wieczór Państwu zgromadzonym w studio. Dobry wieczór Państwu zgromadzonym przed radioodbiornikami. Ja się nazywam Michał Jan Ciesielski. To są chłopaki z Mortal Onion. Tomir Śpiołek, piano. Ziemowit Klimek, kontrabas i Moog. Wojtek Warmijak, bębny. Zabrałem dla Państwa kilka utworów z naszej najnowszej płyty pod tytułem Screens. Thank you.
Dziękujemy bardzo. Thank you.
Wojtek Warmijak, perkusja. Michał Jan Ciesielski, saksofon. I syntezator. Tomir Śpiołek, instrumenty klawiszowe. Ja się nazywam Ziemowit Klimek i grałem dla Państwa jak na razie na mugu i kontrabasie i to w sumie się nie zmieni. Okej. Bardzo, bardzo się cieszymy, że możemy dzisiaj tutaj gościć i grać dla Państwa materiał, jak już mogliście Państwo usłyszeć w zapowiedzi, materiał z płyty Screens, którą wspólnie z Michałem Janem nagrywaliśmy. Były to kompozycje Michała i bardzo się cieszymy z tej współpracy i bardzo się cieszymy, że mogą Państwo teraz posłuchać jej owoców. Jesteśmy mniej więcej za połową tej płyty, także życzę miłego odbioru pozostałej drugiej połowy. Thank you.
Thank you.
Immortal. Trio Immortal Onion i Michał Jan w ramach cyklu jazz.pl. To oczywiście jeszcze nie koniec, drodzy Państwo, ale niespełna 10 minut pozostało do godziny 19, więc na wszelki wypadek warto teraz powtórzyć nazwiska artystów, aby słuchacze i słuchaczki programu Drugiego Polskiego Radia dobrze zapamiętali. Tomir Śpiołek, duże brawa, instrumenty klawiszowe. Michał Jan Ciesielski, saksofon i elektronika. Zimowit Klimek, muk i kontrabas. Wojtek Warminiak, perkusja. I repertuar z ostatniego, trzeciego albumu, płyty Screens. Kontynuujemy dzisiejszy wieczór, a do wszystkich słuchaczy programu Drugiego ważna informacja, jak co tydzień. Oczywiście jesteśmy także w przestrzeni internetowej. Zachęcamy do oglądania streamingu na naszym Facebooku, kanale YouTube czy stronie internetowej Dwójka Polskie Radio.pl. Kontynuujmy. Immortal Onion i Michał Jan. Brawa! Thank you.
Perkusja. Michał Warmijak. Wojtek Warmijak, perkusja. Michał Jan, saksofon. Ziemowit Klibek, kontrabas. Mug. Immortal Onion, Michał Jan. Dziękujemy serdecznie. Immortal Onion i Michał Jan. Dziękujemy bardzo. I album Screens, ale na pewno jeszcze coś znajdziecie w zanadrzu. Panowie jutro jadą na koncert do Pragi, ale jest dopiero 19.03. To może coś z starej płyty chłopaków. Z poprzedniej płyty chłopaków. Już nie udawajmy, jesteśmy przygotowani. Immortal Onion, Michał Jan. Thank you.
Wojtek Wernik, perkusja. Michał Jan Ciesielski, saksofon. Pseudonim Michał Jan. Ziemowit Prymek, kontrabas, Bóg. Nazywa się Tomir Śpiołek, Immortal Onion. Dziękujemy wszystkim najbardziej. Jacek Mazur oczywiście, dźwięk. Dziękujemy, bez niego byłoby ciężko. Chcieliśmy podziękować właśnie Jackowi. Chcieliśmy podziękować szczególnie ekipie Radia Dwójki. Tak, jeśli chodzi o dźwięk, to ja może powiem. Leszek Kamiński, Michał Bereza, Jacek Mazur. Bardzo dziękujemy za tę pracę, a oczywiście pomysłodawczynią cyklu Jazz.pl jest dyrektor Małgorzata Małaszko. Również ogromne brawa. Immortal Onion, Michał Jan. Dziękujemy pięknie. Dziękujemy bardzo. A po więcej tej muzyki oczywiście zapraszamy Państwa do sięgnięcia po płytę Screens. Mi pozostaje jeszcze ten przyjemny obowiązek ogłosić, kogo będziemy gościć w Studio S3 za tydzień. No i mogę dać taką podpowiedź, że ta osoba świętuje dziś urodziny. I można byłoby pomyśleć, że krąg znacznie się zawężył, ale kiedy się zastanowić, to ta branża jazzowa się tak rozrasta, że dzisiaj urodziny 10 czerwca świętuje i Szymon Łukowski, i Jaga Derlak, i Paweł Tomaszewski, i Michał Bryndal, i Tomek Licak, i Piotr Wojtasik. Tak, Piotr Wojtasik za tydzień w Studiu S3 w ramach cyklu jazz.pl. Do zobaczenia. Roch Siciński.